że zrobimy program meczowy. Z czego? Zobacz, jak to wpada. Co powiesz? No, to nie jest zwykły mecz. Na ten mecz tylko są debile, psychopaci. Adrian mnie na to spotkanie wyciągnął. Nie wiem dlaczego, ale po 15 minutach chciał spadać. Jak już mnie wyciągną, to zostajemy. Tą pogodę wymyślał. Mówiła pani z superstacji. 28 stopnie i słońce. A teraz co masz? Agapę Białołęka to gospodarze, a goście to Promnik Łaskarzew. To jest szósta liga, czyli liga okręgowa. Ile jest? Odczep się, co? Ile jest? Nie wiem. 60 minuta meczu jest 1-0 dla gospodarzy. O kur! W pierwszej połowie co się działo? Co się działo? Mokliśmy w pierwszej połowie. No. A na boisku? Na boisku też było mokro. Bramki nieuznane były. Gdzie? Dla Promnika była nieuznana. Tak. Oj, patrz! Spalony! Ale ładna bramka była. Tak. Dobra, najciekawsze przed nami. Jest sytuacja dla Promnika. Deszcz mi mózg zalał. No to już chyba ze 30 lat temu. Rameczka chyba się szykuje wyrównująca. O, tak. Teraz to taki, akcji. Strasznie wulgarnie. Tak. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem wulgaryzmów na murawie. Nie można trochę powiedzieć, że zamiast kurwa czekoladka i proszę bardzo i można, a nie kurwa, ja pierdolę kurwa. O, patrz, jak zapierdolę. O kurwa! Pan Adrian w ogóle ma fajną historię. Jakieś drobne problemy z żoną podobno. Podobno odeszła. Powiedziałem się wczoraj od sąsiada, że żona odeszła. Ale z kim? No to powiedział, że umarła. Adrianowi odeszła żona. Problem tylko mały w tym, że Adrian chyba tej żony nie ma. Może miałem, ja wiem. Tak. Taka pogoda na tym meczu, że nawet pan ambasador nie przyszedł, bo stwierdził, że woli iść na randkę. Z profesorem Handke. Mamy kciuki, bo na tej randce musi zataić, że chodzi na mecze i zdarza mu się czasem wypić piwo. Żeby mu się nie wymsknęło. Wywalił go za daleko. O kurwa, tam jakiś faul był niezły. No nie klawo. Ciekawe, co mu się tam stało w ogóle. Ja nie widziałem, żeby to było jakieś brutalne. Nawet jest, nie ma faulu, jest rzut sędziowski. Znowu jakaś kontuzja? 5 minut do końca, goście grają w 10. Dwóch zawodników złapało kontuzję w ciągu minuty. Jeden zawodnik wszedł, a drugiego chyba już nie ma. A nie, jeszcze będzie jedna zmiana. Ostatnie minuty będą grali już po 11. Ja pierdo! 1-2, 90 minuta, 4 doliczone. I co? Nie amputowa. O kur! Koniec. No i się zakończyło. Promnik Łaskarzew wygrał w Warszawie derby Mazowsza 2-1. Warto było zostać, nie? Warto było zostać, jestem mokry jak świnia normalnie na rzezi. I od dzisiaj pan Adrian będzie prognozę pogody oglądał na TVN-ie, nie? Nie. TVN-u nasze stanowcze dziękujemy. No ale jak prognoza pogody będzie skuteczniejsza? Ja będę się ubierał cieplej.